Witam i pozdrawiam. Czy ja coś będę widział? Są komentarze, dobra. Witam Was serdecznie, pozdrawiam prosto z Jamajki, z basenu, gdyż jutro wyjeżdżam, wylatuję tak naprawdę, a nie wyjeżdżam, więc jestem tutaj w tym hostelu, w którym mam dosyć sporo szczęścia, no i tak się składa, że akurat jednym z tych szczęść jest to, że jest basen. Niestety, jak widać za mną, idzie deszcz, ale mamy na to wyjebane. Smacznego. Dobra, już widzę, że jest Was od chuja. Dobra, pozdrawiam Was. Mam przygotowane pytania i zaczniemy od pytań, a potem będziemy rozmawiać. Słuchajcie, sytuacja jest taka, że no jest tutaj dosyć gorąco, jak widzicie. Mi schodzi skóra, co mogę pokazać o tutaj. Ale to nie oznacza, że jest źle, jest wręcz bardzo dobrze, ale powiem Wam szczerze, że dosyć mocno chciałem wrócić do Polski i przedwczoraj sobie uświadomiłem, tak siedzę i mówię, kurwa, przecież tam będzie na minusie, będzie śnieg, będzie ciapa i będzie w ogóle gówno. No i troszeczkę się przeraziłem. Będę zasłaniał ręcznikiem. Dobra, zacznijmy od pytań. Niestety, jako że mam takie pismo, to musiałem... Pierwsze pytanie, jakie zadano, to jest po ile trawa i jak kupić i tak dalej, i tak dalej. Różnie trawa kosztuje. Najtańszą, jaką trafiłem, to 2,50 za takie 3/4 sztuki, powiedzmy. Smaczne, dobre, aczkolwiek dla konesera raczej dupy nie urywa, dlatego dużo bardziej polecam dołożyć i kupić coś, co ma jakąś nazwę i co jest znane u nas i na całym świecie. Różnie to bywa, no między, no, kupisz sztukę, no między 2,50 a 15 zł. Zależy teraz jaką jakość, nie? Tylko że to jest taka sztuka uczciwa, rzecz jasna. Jak kupić? Wszędzie. Można kupić, można palić obok policjanta, można mieć wyjebane ogólnie. Tu jest do chyba tam 33 gram legalne, więc no nie ma dyskusji. No, szczerze mówiąc, trochę to jest dziwne, bo masz kierowcę, kierowca po drodze jara. Wszyscy jarają, taksówkarze jarają, wszyscy po prostu są wiecznie najarani i uważam, że to działa na niekorzyść tego kraju. Jeśli chodzi o ekonomię. Jeszcze nie czytam. Co do zwiedzenia i jaki poziom życia? Ja powiem szczerze, a propos Jamajki, to mam jeden taki wniosek. Jeśli nie jesteś turbofanem reggae, ska albo dancehallu, nie tańczysz rzeczywiście, nie jesteś z tych klimatów typowo jamajskich, nie jesteś jakimś turbojaraczem albo rastafarianinem, to nie ma po co jechać na Jamajkę. Ze względu na to, że jest to jedna z wielu pięknych wysp karaibskich o przerażających cenach dla nas Polaków, czyli jest dużo drożej niż u nas, no nie wiem, ziemniaki 10 zł kilogram i tak mogę wymieniać. I tu nie chodzi, bo nawet te rzeczy, które rosną tutaj na miejscu też są drogie, więc nawet tutaj rosną na miejscu banany, a kosztują kilogram 5 zł. Więc u nas to już w tym najbardziej kiepskim sezonie chyba tyle kosztują. No nie pamiętam, ile teraz banany kosztują, ale wiem, że różnie bywa. Druga sprawa oprócz cen to noclegi. Są najdroższe. Tam, tutaj, gdzie ja śpię, są dwa miejsca, gdzie znalazłem najtańszy nocleg ever. To było za 17 dolarów. Tutaj jest za 17 dolarów. I to jest najtańsze miejsce w ogóle prawdopodobnie w całym kraju. Więc no jest kiepsko pod względem takich cen.
Tym bardziej, że nawet nie wiem, w Europie Zachodniej można za oczywiście pokój dzielony z wieloma ludźmi płacić tam, powiedzieć, ogólnie jest fajnie, jest, wiecie, mamy mamy tutaj jakieś wodospady, są piękne plaże, rzeczywiście są w innych krajach karaibskich są ładniejsze plaże, z tego co wiem, no ale są fajne, jest fajnie, woda jest przepiękna, to akurat najładniejsza woda, jaką w morzu kiedykolwiek widziałem, to fakt. Ale czy warto lecieć za ileś tysięcy złotych na wakacje, żeby powiedzieć, że było się na Jamajce, nie będąc w klimacie reggae, dancehallu, ska, rastafari, czy też będąc turbojaraczem? No, śmiem wątpić, w innych krajach też można jarać. I można taniej tam dolecieć. Taki jest mój klimat. Ja tak uważam, ale mogę się mylić, rzecz jasna. COVID. Po co ja to powiedziałem? Można cofnąć? Nie można. To gówno, co wędruje na górze. Jak tutaj wygląda? No wygląda to tak, że jest podział pół na pół, czyli podobnie jak w Polsce. Jedna połowa ma wyjebane, a druga połowa nawet w samochodach jeżdżąc sama ma na sobie maski, tak? Więc jest to spowodowane tym, że po prostu oni sobie zdają sprawę, że oni naprawdę nie mają służby zdrowia. My mówiąc w Polsce, że nie mamy służby zdrowia, tak naprawdę troszeczkę dokuczamy naszej służbie zdrowia, ale no, kurwa, nawet nie myśl o tym, że będziesz mi teraz sprzątał pierdolony basen, kiedy ja tu robię live'a. Więc sytuacja jest taka, że po prostu oni naprawdę nie mają służby zdrowia, tak naprawdę, naprawdę nie mają służby zdrowia i no, 40 minutes, I have life now. No nie ma pracy, kurwa. Kurwa mać. Ale się wkurwiłem. No chuj mnie strzeli. Słuchajcie, dajcie mi 2 minuty. Poszedł w pizdu, to dobrze. Zabrałem mu pracę, ale mnie to chuj obchodzi, niech tu przyjdzie kiedy indziej. Dobra, sytuacja jest taka, czekajcie, bo nie widzę komentarzy. No. O czym mówiłem? No właśnie, z tym COVID-em jest tak, że tutaj podobno premier nawet powiedział, że do ludzi ze slumsów powiedział, że słuchajcie, uważajcie na tego COVID-a, weźcie, zabezpieczajcie się, używajcie maseczek, tak dalej, tak dalej. Z tego, co mi tutaj tłumaczyła dziewczyna. Mówi, róbcie to, bo no, respiratorów jest na tyle mało, że teraz zadajcie sobie pytanie. Jeśli zachorujesz ty i zachorujesz ja, to kto dostanie respirator? Ty czy ja? I pięknie to wytłumaczył. Rzeczywiście akurat slumsy mają tutaj do siebie, że to tutaj nie przestrzega się żadnych tych, wiecie, wytycznych itd. itd. Ja ogólnie mam wyjebane, tak po prostu żyję, bo żyję. Chyba się nie zarażam. Wczoraj miałem test. Nie wiem, czy dam wynik, bo jak nie, to nie wiem, czy wrócę. Więc czekamy. Który kraj Ameryki najtańszy, najbardziej niebezpieczny? Ciężko mi powiedzieć. Najtańszy i najbardziej fajny, taki indiański, ogólnie inny od innych krajów na świecie. Czy tam, nie, może nie na świecie, ale w Ameryce Południowej jest Boliwia. Mi się Boliwia podoba, bardzo polecam Boliwię, bo jest totalnie inna, totalnie kosmiczna i fantastyczna. Najbardziej niebezpieczne, ciężko mi powiedzieć, no wydaje się, że na ten moment wiadomo, że Wenezuela, ale tam się raczej na takie wycieczki typowe nie jeździ na ten moment. To pewnie Brazylia i Kolumbia tak też trochę kiepsko wchodzi, no chyba, że jeszcze liczymy te 3 malutkie kraje, tam jest Gwinea, czy tam inne, Gujana. No to tam też, ale to są małe kraje. Czekajcie, bo mi się gorąco zrobiło, bo jestem w słońcu. Dobra. Bus, przyczepa. A propos przyczepy kempingowe. Ja nie chcę przyczepy używać w podróż, gdyż ja chcę przyczepę mieć na taki
czasowy dom swój, czyli w momencie, kiedy jestem w Polsce i nie ma zimy, żebym mógł po prostu znaleźć miejscówkę, gdzie postawię przyczepę i sobie tam przemieszkam przez te kilka miesięcy z dostępem do prądu, wody czy internetu. Żebym po prostu mógł normalnie funkcjonować, bo ja odkryłem niedawno w swoim sercu, że nie dam rady psychicznie, absolutnie nie dam rady psychicznie w bloku. I tyle. I tak naprawdę przyczepą to pewnie jakiś festiwal czy coś, to też się wybiorę, nie? Ale ogólnie przyczepa mam na celu takiego pomieszkiwania w różnych miejscach w Polsce. Sobie. Może gdzieś w Europie, jak będzie widzieć. I tyle. Co do busa, no to po prostu nie stać mi na niego i nie będzie mnie stać. Na razie. Na początku dla mnie najważniejsze jest kupić ziemię pod fazolandię i po prostu bus byłby niepotrzebnym wydatkiem, a nie ma busów za 20 tysięcy, to jest gówno, a nie bus. Hey bro. A, he won't... Yeah. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, nie ma wyjścia, jak już przyszedł gościu, to dajcie chwilę. Wyjdę. Dawno mnie nie widział nikt tak wkurwionego, to ja se kurwa tutaj przez cały tydzień, jakby już byłem tutaj kilka dni, to nie wchodziłem, za bardzo się nie chciało. Tam kilka razy byłem. Dobra. Co za kurwa typy. Już chwila, zaraz wracam. Czekajcie, bo chyba jakąś ważną radę. Nie, Kate Sparrow, jak mam obrócić tą kamerę, bo cię nie rozumiem. Dobra, już za późno, żebym miał... A co mam mieć, tak? Dobra, nieważne. Kontynuujemy, co? O kurwa, ale mnie ktoś zdenerwował. Słuchajcie, ja nie wiem, jak się obraca. Nie mam takiego czegoś jak odwrócenie, wybaczcie. Bo jak odwrócę tak, to nie działa, nie? No właśnie. No nie ogarnąłem. Ale mi spierdolił to wszystko. Dobra. O czym mówiłem? No o busie. No i po prostu czekam na ten dobry moment w życiu, żeby... A w ogóle to Kate, dzięki ci wielkie. Zawsze mi ratuje dupę. No tak to jest w życiu, że... Po prostu nie wszystko się udaje, no i tyle, nie? Aha. Jaki kraj poza Polską, gdyby żyć? Na pewno mógłbym żyć u Polaków w Brazylii, bo jest dosyć klimatycznie i idzie bardzo w stronę polską, więc mógłbym też zachować swoje poglądy typu żona ma polskie pochodzenie i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, jestem otwarty na świat, zwiedzam świat, ale ja się swoich poglądów nigdy nie wyzbędę. No i tam bym miał polską żonę, tylko że nie mówiącą po polsku, bo młodzi nie mówią. A tak poza tym, no to nie wiem, no ja zawsze gdybym... Trzeba sprawdzać, gdzie wymiar sprawiedliwości nas nie doścignie Polski w razie W. Nie wiem. A, muzyka reggae. Jest tu wszędzie po prostu, ludzie słuchają bardzo dużo reggae, ale również chyba bardziej, ja się nie znam na takiej muzyce jak dancehall, ale widzę, że to wszędzie tutaj króluje. Czyli młode pokolenie już poszło bardziej energiczne klimaty. Jak reggae to rzeczywiście bardziej wchodzi w takie bardziej ska. To jest bardziej energiczne, ale no wiecie o co chodzi. Większa wyprawa. Kiedy mnie czeka większa wyprawa? Powiem wam szczerze,
że no nie czeka mnie jakaś większa wyprawa z jednego bardzo ważnego względu. Musicie wiedzieć, że świat długo nie wróci do normalności i nie będzie czegoś takiego, że jesteś w Pakistanie i wjeżdżasz do Indii, a z Indii do Bangladeszu i cofasz się do Indii, kurwa, potem do Nepalu, a z Nepalu jednak stwierdzasz, że lecisz sobie do Malezji i z Malezji jedziesz do Singapuru, w Singapurze przelatujesz do Indonezji, w Indonezji jedziesz sobie przez całą Indonezję, bla, 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 bla. Nie będzie tak. Przynajmniej nie przez najbliższe czasy. Jest gówno. Totalne. Nie wierzę w to, więc nie będzie dużej wyprawy, bo nie ma wypraw dużych, bo nie pojadę do jakiegoś kraju, kurwa, na 5 miesięcy. Po prostu świat się spierdolił i nie mamy co liczyć na to, że się coś zmieni. Ja też wierzyłem, że wszystko będzie ok, ale przestałem wierzyć. O! Miło patrzeć, że dostałem tą wiadomość, że tak powiem w skrócie. Czyli wrócę do dżungli. Słuchajcie, ja nie odpuszczę. Byłem dwa razy w Brazylii i dwa razy nie miałem możliwości pojechać do dżungli. Za pierwszy razem mnie deportowano, za drugim razem zamknęli dżunglę. Tak w skrócie rzecz ujmując. Do trzech razy sztuka. Wrócę do Brazylii i tylko polecę do dżungli, żeby to wreszcie mieć za sobą. No i jeszcze nie wiem, no może w tym, może w przyszłym roku, zależy od sytuacji, chciałbym pojechać do Kolumbii albo do Panamy, bo chciałbym przejść Darien, tak? Akurat to nie jest trudne, wiemy, o czym się pierdoli w internecie, to się ludzie najedli, kurwa, najedli się rozumu, bo przeczytali dwa artykuły na Google i im odbija. Mam kolegę, który przeszedł Darien, a dokładnie Darien to się tak przechodzi, że się przechodzi ze strony kolumbijskiej na granicę, cię prowadzą Indianie, czy tam inni. Za hajs. Po panamskiej stronie po prostu idziesz przez kilkanaście tam kilometrów czy kilkadziesiąt do najbliższej wioski, potem cię po prostu aresztuje wojsko. I tam dwa tygodnie procedura deportacyjna trwa. Chciałem to teraz zrobić, tylko po prostu ze względu na COVID, aby mnie na 99% cofnęli z tej wioski, bo nie miałbym papierów. Ale rzeczywiście jest to do zrobienia, nie jest to aż takie trudne i ja tutaj jestem w ciągłej, że tak powiem, rozmowie z moim kolegą i mamy już cały plan zrobiony, jak przejdę Darien. Ale to jak tylko się skończy. Nie wiem czemu, ale nie widzę nowych komentarzy w ogóle. Wszystkie wiadomości są wiadomo. O, teraz będzie widać. Więc dżungla musi wejść. No ja nie odpuszczę. Czy wrócę do Afryki i czy wrócę tam z jakimś kolegą czy coś? No Somalia na pewno jeszcze chciałbym, żeby weszła. Kongo musiałoby wejść. Nigeria, to muszę się zastanowić jeszcze. No zobaczymy tak naprawdę. Ja nie mówię, że nie wrócę już nigdy do Afryki. Tak naprawdę dzisiaj jestem w Afryce. Jamajka to Afryka. To nie jest... wiadomo, to są wyspy karaibskie, ale to jest mentalnie Afryka. No, uciekałem od Afryki i wróciłem do Afryki. No. Plany na przyszłość. Jeżeli chodzi o YouTube, czyli... Wiem, że no niektórzy się zastanawiają, wiadomo, że każdemu jakoś tam gwiazda świeci i nagle ona przygasa i to jest logiczne, że w moim przypadku również będzie podobnie, a nawet w mojej ocenie to już trwa, niestety, że coś tam, nie wiem, można się znudzić albo coś w tym stylu. Ja mam różne wizje, no na pewno jest kilka, no, bądźmy szczerzy. Wiadomo, że za 5 czy 10 lat nie będę popierdalał stopem po świecie. No nie oszukujmy się, no nie będzie coś takiego się działo. I nie wyobrażam sobie, żeby miało tak być. Rzeczywiście za kilka lat będzie dochodziło do sytuacji takiej, że po prostu będę gdzieś tam jeździł na kilka tygodni, kręcił i myślę, że będzie fajnie. Ale żeby takie już półroczne czy roczne wyprawy, to śmiem wątpić ze względu na to, że przede wszystkim, że ja no chcę też sobie gdzieś tam w przyszłości ułożyć życie jakoś normalnie, funkcjonować. Ale do końca z YouTube'a nie zniknę ze względu na to, że ja mam kilka naprawdę spoko projektów w głowie. I gotowanie na fazie to jest taki dodatek, gdzie rzeczywiście już mam zaproszonych kilka osób no, z rozpoznawalnymi nazwiskami. Czy to raper, czy to ktoś, kto na przykład
bije się, albo na przykład może być ktoś związany, nie wiem, z TikTokiem i tak mogę wymieniać i wymieniać. Właśnie chcę zahaczyć w gotowaniu na fazie o różne środowiska i z tymi ludźmi rozmawiać ogólnie na różne tematy związane właśnie i z podróżami, i z, tak, z tym, czym się też zajmują, żebyśmy się mogli dowiedzieć na przykład, jak działa TikTok i o co w tym chodzi, bo ja mam 30 lat i tego kurwa nie ogarniam. Chociaż właśnie założyłem TikToka, na którego Was zapraszam. Nazywa się tak jak kanał i za niedługo będzie pierwszy film, jak tylko wrócę, i będzie związany z filmami, które widzieliście na YouTubie. Dodatkowo jakby to powiedzieć, no bądźmy szczerzy, no na pewno chciałem testowanie na fazie, tylko czekam na koniec tego bagna, które się dzieje. No i właśnie teraz pytanie, czy będzie koniec, no bo bądźmy szczerzy, popatrzmy sobie w oczy i zadajmy sobie pytania i potem odpowiedzmy na nie. Wierzycie w to, że będzie Woodstock, że będzie Sunrise czy Open Air? Ja w to kurwa bardzo mocno wątpię, że ktokolwiek wyrazi zgodę przez najbliższe 2-3 lata, a może 5, na to, żeby była impreza masowa na 100 tysięcy, czy już nie daj Boże na 500 000. Ja nie wierzę już w to. Długo będziemy jeszcze czekać, zanim to się wydarzy, ale nieważne. Na YouTubie no, mam kilka wizji. No, na pewno chcę zrobić sobie ziemiankę. Ziemianka będzie w lesie i chciałbym to w jakoś fajny sposób tam u mnie w górach, gdzie będę chciał mieszkać. Tam będę kręcił różnego rodzaju opowiadania z życia i tak dalej, i tak dalej. Na pewno będzie co oglądać, ale też będą podróże i nie twierdziłbym, że nagle coś się kurwa zmieni takiego, że już nigdy nie będzie tak jak było. No nie, po prostu gdzieś tam pewnie w pewnym momencie założę rodzinę i tak dalej, i tak dalej, i życie się ułoży. Jak będę tego chciał, to tak zrobię. Na razie tego nie chcę, więc nie mam. Proste. Wliczone w kalorie. Dokładnie 140 kalorii. No, dobra. Zobaczcie, co tam w komentarzach. Czy jestem uzależniony od podróży? Absolutnie nie. Wręcz, jakby wam to powiedzieć, na przykład jak poznaję dziewczynę i widzę, że jest podróżniczką, to odpada od razu. Biegnę, wypierdalam, bo mnie nie interesuje. W przyszłości, za nie wiem, 10 lat, żeby mi marudziła, że jedźmy gdzieś tam. No ja chcę spokojnego życia, kurde, już wszystko prawie widziałem. No, 50%. Więc nie jestem uzależniony od podróży. Ja po prostu jadę w podróż, jak mam na to ochotę. Czy zrzuciłem trochę kilogramów? No chyba trochę tak. Chociaż nie jestem zadowolony, bo jeszcze mi zostało mnóstwo kilogramów do zrzucenia. Może nie tyle kilogramów, co bardziej to wyrzeźbić będzie trzeba. Czemu mi zaśnie? O! Czekajcie, teraz mam nadzieję, że nie wyłączę. Jak wyłączy, to poczekajcie, muszę wykupić internet. Jestem. Mam przegrzewanie telefonu. Jakie ubezpieczenie polecam do 30? Do 30 euro 26, potem ja używam teraz Planeta Młodych, ale nie wiem, czy jestem zadowolony, bo nie używałem. Czy smażyłem jamański weed? Tak, niestety smażyłem. Czy odwiedzę Islandię? Tak, mam zamiar zrobić odcinki o Islandii, tylko jeszcze nie jestem gotów psychicznie na to, żeby przeżywać zimno. Byłem w Acapulco i było chujowo. W ogóle straszne, gówniane miasto. Nie wiem, o co chodzi i dlaczego się w ogóle mówi o tym mieście. Dlatego, że było kiedyś piosenka Acapulco. Tyle. Było kiepskie. Co, że długo nie wrócą koncerty. Żadnych kurwa koncertów nie będzie. Każdy rock'n'rollowiec, który nie ma, powiedzmy,
takiej, powiedzmy, sławy jak, nie wiem, no, Kult czy inni, tylko tacy raczej niszowi, niech, no, niestety muszą zmienić chyba pracę, bo nic, kurwa, nie będzie. Nie wierzę w to. Czy startujesz w sobocie na debiutach? Nie wiem, co to znaczy. Czekaj, Fame MMA, może czas zmonetyzować swoją popularność. Zasada w życiu mówi nigdy, nie mów nigdy. Zobaczymy. Na razie, patrząc na mój stan, to nie ma o czym rozmawiać. Australia, Japonia. Oczywiście, że chcę zwiedzić Australię i Japonię, tylko... No bo szczerze, nie stać mnie na to, na ten moment, ale... Jest taka możliwość w przyszłości, ale to już bardziej w moich cywilizowanych czasach. Czy masz plan jechać koleją? Tak, kolej transsyberyjska to jest w ogóle, nie dość, że moje marzenie, to ma być jeszcze taki dosyć specjalny odcinek, więc wiecie, o co chodzi. Może fany moment na 500k? Nie wiem. Czy odwiedzisz Portugalię? No, jak będę miał busa pewnie. Tak, Irak jest moim celem. Jeśli z COVID-em się uda, to może nawet w tym roku. Tylko nie Kurdystan, bo Kurdystan to wiadomo, to tam można wziąć swoje dzieci małe i jechać normalnie z Polski. Bez problemu, blond, dziecko i tak dalej. Ale mi chodzi bardziej właśnie o Bagdad, więc tam bym się chciał wybrać. Jak idą treningi, jak idzie dieta, współpraca z Sebą? No z Sebą jak najbardziej, melduję mu się, trzymam dietę, trzymam Michę, to jest najważniejsze i najtrudniejsze w ogóle w tej podróży. Niestety zawiodłem z treningami, bo nie jestem jeszcze na to gotów psychicznie, żeby... Ktoś mi wysłał SMS-a z napisem, wpadniesz do Mikołowa. I to może być tylko jedna osoba, to musi być mój kuzyn. Pipek, weź mi, nie pisz SMS-ów, jak robię live'a. Interesujesz się piłką nożną? Absolutnie mam wyjebane na każdego człowieka, który kopie w piłkę, jako sportowca, ale jako człowieka szanuję. Nie wiem, ile schudłem w podróży, dowiem się we wtorek, jak z rana będę się ważył. Kurwa, ile komentarzy. Skandynawię chciałbym zrobić tak, że pojechać Litwa, Łotwa, Estonia, Petersburg, Finlandia, Szwecja, Norwegia. Pewnie później jest przez Szwecję powrót do Danii i chyba Szwaby, nie? Niemcy, przepraszam. Teraz się lubimy podobno. Tak, Tomaszu, będzie odcinek z Antarktydy. Nie wiem, czy to nie będzie ostatni w moim życiu. Nie, żartuję, nie zrobię pewnie ostatniego, przynajmniej oficjalnie. Ale tak, jest plan jechać na Antarktydę. Wiąże się to na ten moment z kosztem 25 tysięcy złotych. Aczkolwiek ja nie chcę w taki sposób jechać. Chciałbym załatwić jakąś polską grupę, która płynęłaby tam takim jachtem na wiatr, a nie na... spalinowy i tam naturalnie po prostu dopłynąć. No i ja to ogarnę jeszcze. Nie wiem, ile kosztuje wódka, Angelico. Kurwa, to jest pierwszy kraj, gdzie nie wiem, ile kosztuje wódka. Jezu. Ja się staczam. Faza, wszędzie byłeś, a Konona i Majora nie odwiedziłeś. Nie zrobiłem z tego. Nawet wiem, gdzie jest szkolna. Byłem od niej, kurde, 500 metrów. Nie chciałem być na szkolnej.
u tych dwóch ważnych osób, pana prezydenta i pana majora, ze względu na to, że mam do nich szacunek jako do ludzi. No po prostu dobijanie sobie większych wyświetleń gośćmi, którzy mają jakiegoś tam rodzaju problemy z sobą i ogólnie chyba ze światem, jest chujowe. Ja tak nie chcę. Chciałbym gotować w odcinku z Magdą Gessler. Kurwa. No nie odważyłbym się, aczkolwiek na pewno odezwę się do pana Makowicza w przyszłości. Jak już będę miał kilka takich gości z nazwiskami szanowanymi i wtedy będzie mógł popatrzeć na mnie z takim większym zaufaniem, to wtedy odezwę się do pana Makowicza i myślę, że to będzie coś fajnego. Ale na 99% odmówi, więc nie ma się co, wiecie, łudzić, nie? Czy byłem w Pszowie, no człowieku, ja w Pszowie to kiedyś takiego zgona zaczyłem, że to się w głowę nie ści. I to nie jest, Pszów nie jest koło Rybnika, tylko między Rybnikiem, a delikatnie mówiąc, powiedzmy, Wodzisławiem. Fajne są kobiety z Jamajki. To są spoko, no musimy wiedzieć, że tutaj z dużym naciskiem się na to patrzy, żeby dziewczyna nie miała szczupłego tyłka, więc do pewnego momentu są naprawdę pupy dosyć imponujące, a potem już jest, jak to się mówi, przesada. Nie? No, tak powiem. Ale są ładne. Mają urodę, w mojej ocenie prawdopodobnie są to potomkowie niewolników z terenów Mali, Senegalu i tak dalej. Tak patrząc po twarzach, to z nimi mi się bardziej kojarzy. Jak jeśli pan Cejrowski wraca do TVP z odcinkami, to się po części cieszę, bo z chęcią zobaczę. Wiem, że byłem na spotkaniu chyba tam rok temu, albo półtorej, i mówił, że ma już zrobioną całą serię prawdopodobnie z Paragwaju, więc z chęcią zobaczę, co tam w tych czasach pan Wojciech będzie wyprawiał. Kolejny kraj w podróży. W sensie, że co? Czy lubię kukurydzę? A po studencku! Ej, nie wiedziałem, że was tu zobaczę. Nie wiem, czy znacie, moi drodzy widzowie. Jest taki kanał po studencku. Robili serial w akademiku. Potem niestety z akademiku musieli zostać wypieprzeni i robili później ciągłość na terytorium wynajętego mieszkania. Zresztą, w którym niejednokrotnie zdarzyło mi się doprowadzić do hańbiącego stanu, delikatnie mówiąc. Zajebisty serial i naprawdę chłopaki i dziewczyny dają radę, nie? Więc polecam, wejdźcie sobie w postudencku, zajebista sprawa, nie? Nigdy nie wystąpiłem, ale mam propozycję, może mi się kiedyś uda. Nie ma donate'ów, bo ja się na tym nie znam. Jak to się, ja nie umiem kurwa nawet live'a zrobić, a co dopiero donate'y włączyć. Będę w Korei Północnej. Spokojnie. Jeszcze nie mam bana, chyba. Półtora roku, a nie półtorej. No, w sumie masz rację, wybacz. Skąd masz hajs na takie wycieczki? Mówiłeś, żeś bitnych Ślązak. No, trzeba przyznać prawdę, że ja jestem w pracy. Ty, kurwa, obróciłem kamerę? Ja jestem kurwa jednak debilem. Sorry. Jestem w robocie, więc to nie jest wycieczka. Tak to nazwijmy. No, ty kurwa, Kwiatek, ty tam, ja cię po studencku, ja cię kiedyś... Mieliśmy kiedyś na pięku. Ej, pani Beniu, pozdrowienia. Kate, tam przekaż. Kiedy będzie film o żarach? Film o żarach będzie filmem promocyjnym o tym, jaki chcę zrobić filmy na temat wszystkich powiatów w Polsce. W przyszłości, za kilka lat. Ile kalorii dziennie mam? No mi Seba wypisał 2000 aktualnie, zaczynam od 2800, ale myślę, że nie mieszczę się nawet, znaczy, no, że mam mniej niż 1800, dlatego też mi schodzi waga, tak jak schodzi.
Czy usunąłbyś kanał w zamian za irańską księżniczkę, z którą jechałeś samochodem? Jeśli by się okazało, że jednak jej mama jest Polką, a ojciec na przykład Irańczykiem albo na odwrót, to tak. To byłaby... Znaczy nie, nie usunąłbym kanału, ale byłbym nią zainteresowany, a na ten moment nie jestem nią zainteresowany w ogóle. Nawet gdyby mi zapłaciła milion. Bo ja wierzę w pewne swoje osobiste wartości i między innymi jednym z nich jest to, że chcę mieć za żonę Polkę albo kobietę polskiego pochodzenia. Ze względów kulturowych i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś może bardziej o tym powiem, na razie to aż strach. Jakie jest moje marzenie podróżnicze? No Antarktyda, nie? No i Mount Everest w sumie. Gdybym mógł, czy zamieszkałbym na Jamajce na stałe? Nigdy w życiu bym tu nie chciał zamieszkać. Nigdy w życiu. Nie ma tu ani jednej sprawy, która mogłaby sprawić, że chciałbym tu zostać. Ani jednej. Prędzej chciałbym mieszkać na Ukrainie. Wybaczcie, bo ja na jedno oko patrzę, bo mi tak słońce świeci, a ja nie używam okularów, może kiedyś. Czy pojedziesz kiedyś na Nową Gwineę? Oczywiście, że ja chcę w wszystkich krajach w sumie być. Jeszcze mi trochę zostało. Gotowanie na fazie, jak tylko wrócę, zaczynam. Rozmawiałem z kolegą, ale on ma walkę w kwietniu, więc dopiero chyba po walce się uda nakręcić. Chyba, że nie wiem. Czemu Ukraina? Bo tania. Tak po prostu powiedziałem, no w każdy kraj jest lepszy od Jamajki do mieszkania po prostu. Prawie. No ja wybieram się jeszcze na Ukrainę na skoki, więc spokojnie. Mam zamiar zrobić o zachodniej, totalnie zachodniej Ukrainie odcinki w najbliższym czasie, jak wrócę, więc możecie się spodziewać bomb. Wiecie o tym, że nie widzę niestety, nie? Za dużo. Chuja, nie dam rady. Właśnie, kolego, to, że jestem za granicą, to jest moja robota, no. Ja nie jestem na wakacjach. Na wakacjach jestem, jak jestem w Polsce. Prawie, bo w sumie wracam i mam robotę. Do wakacji, niestety. Z pająkiem może i zrobimy też gotowanie, ale wcześniej mam jeszcze umówionego kolegę, z którym się znam od lat i jest związany ze sceną rap i z Fame MMA. Honorowy gość. Czy mam zamiar wrócić do Afganistanu? Bardzo mam zamiar, nawet do tego stopnia, że nie wiem, czy nawet w tym roku nie pojadę. Ile stopni? Nie wiem, ale jest gorąco. Słucham Shakiry, ale lubię ją, mi się zawsze podobała. Słuchajcie, ja już nie nadążam z czytaniem. Niestety bardzo mało, ale to naprawdę bardzo mało pytań było zadanych. Chyba pod postem, po prostu nie wszyscy napisali, co chcieli, a tutaj nie jestem w stanie odczytać, choćbym się... nie wiem co. Zostawcie tego Marcina Mana już, u mnie przynajmniej. Nie będziemy mieli walki.
Faza, czy do Izraela pojedziesz? No nie wiem, ale na pewno pojadę do Palestyny. Tam mnie interesują tereny. Co u Pawła? Paweł dobrze żyje, ma właśnie odpoczynek od kanału przez Świat na Fazie i ma, będzie miał odpoczynek do końca miesiąca, a potem zaczyna robotę z nią związaną. Czy byłem w Tarnowie? Byłem w Tarnowie. Niestety musimy kończyć, bo ja i tak już nie widzę komentarzy. Nie widzę niestety komentarzy i już nie ma jak. Jo jebia, nic nie widzę. No nic, pozdrawiam was serdecznie. Dzięki, że przyszliście. No nie dało rady zrobić fajnego live'a, bo... No nie, ani nie przeczytam, a jeszcze gościu mnie wkurwił z tym baselem. Już teraz jest wyczyszczony, ale czemu? A. Faza, please, czy będą nowe rodzaje? Ale czego? Berciki, Milenka, pozdro, pozdro. Dobra, bawcie się tam. Ja jutro mam lot o 8 rano tutejszego czasu chyba. Niestety nie dostałem jeszcze wyniku na koronawirusa, więc nie wiem, czy do wieczora dostanę. Inaczej nie wiem, ale muszę lecieć, bo stracę $1000. Ląduję w Uszkopa o godzinie 12:00 i muszę przejechać cały kraj, żeby wrócić do kraju naszego, polskiego. Więc będzie grubo. Yo. Pozdro, pozdro.